Reuters niedawno przeprowadził ciekawą ankietę. Wśród kilkuset instytucji finansowych aż 20% wyraziło zainteresowanie handlem kryptowalutami. Wśród tych instytucji są oczywiście banki i wśród tych instytucji, które zgłosiły chęć obracania kryptowalutami, większość z nich chce to zrobić jak najszybciej. Trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi. Na banki jest nałożone wiele regulacji. Dodatkowo banki, wydaje mi się, że też nie chcą w jakimś stopniu kanibalizować swojego biznesu. Znaczna część kryptowalut oczywiście oferuje przesyłanie środków praktycznie bezpłatnie, a banki, jak wiadomo, zwłaszcza w transakcjach transgranicznych, pobierają znaczne opłaty, więc tak naprawdę trochę zaprzeczałyby same sobie, gdyby te kryptowaluty szybko wprowadziły. Wprowadzenie kryptowalut przez bardziej renomowane, uznane instytucje finansowe nie powinno wyraźnie wpłynąć na notowania kryptowalut. Już teraz ci, którzy chcą, mogą handlować kryptowalutami i te ceny zmieniają się raczej ze względu na informacje napływające spoza rynku, na przykład dotyczące sentymentu globalnego, to też ma wpływ na kryptowaluty, czy też perspektywy jakiegoś większego kryzysu. Część uczestników rynku kryptowalut uważa, że właśnie te instrumenty mogą być taką bezpieczną przystanią, gdyby doszło do kolejnego kryzysu gospodarczego.